Ja, siemanko, z tej strony Olas Sztos. Witam was w reakcji Sztosa. Sprawdzamy dzisiaj numer z kanału... jaki to będzie kanał? GM2LTV Alberto Dwutakt. Produkcja by Oleg and Saint Cordona. Producenta o ksywce Oleg znam. Wiem też, że to jest jakby nadworny producent całego tutaj teamu Malika Montany i że on tam razem z nimi w komitywie cały czas działa, cały czas prężnie działają, więc tutaj widzę, że zrobili z nowym graczem jakiś numer. Nie słyszałem nic od tego ziomka, także jestem ciekawy, co tutaj wyjdzie z tej kolaboracji. No i odpalamy to. Dwutakt. Wjeżdżą na peron jak towar na rejon. Piątki się dzielą, się kleją. Kleją się dupy. Nie wiedziałem nawet, że taki ziomek tutaj wyskoczy. Patrzą się typy, może się skończyć aferą. Bicik taki drill, Pop Smoke teraz na czasie. Tutaj ekipa pod Crystal Casino się bawi. Słosze, Nike dresy. Tutaj jakieś Dunki, Jordanki mają na sobie, jakaś impreza. Parking party, takie tak zwane. Szybko wyłapał na ryj, bomba na balie, kończymy balet. Najlepszy budzik, syreny nad ranem. Może to ten ziomek to jakiś sportowiec jest, kurde, i tutaj jest, coś z nimi nagrywa. Jadę Jaguarem, na całej piździe przed fotoradarem. Nie lubią mnie typy, a kochają funki. Biorę oryginał i... Ale dobrze, dobrze, że ma kamizelkę kuloodporną, to żadne pociski do niego nie dolecą. Dole plasty, wisiory na karki, złote zegarki, dresowy styl na systemie Nike. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla. Pies zawija kumpla, miejska dżungla. O, też tak tańczą sobie jak u Pop Smoke'a w klipach. Fajne to jest kurde taki vibik, to jest właśnie taki... fajnie, że obok muzyki też coś się dzieje, tutaj ziomale sobie na przykład tańczą do tego, to jest jak najbardziej zajebiste. O kurde. Ale akcja. Czy to zostało nagrane, czy tylko pod teledysk? Chodźcie, zrobimy taki teledysk, że oni podejdą i ja ich wystraszę wtedy i wy to nagracie. Do nich sam, wystraszeni są goryla. Chleba, chleba, łapaj bochen chleba. Pseudo kozaki, dla nich serca już nie mam. To fajne takie, że łapa jak bochen chleba, to jest kozacki wers. Nie ma boli, stawaj do walki, mam ręce. Obite czaszki, brudny mam ciuch, więc jadę kupić nowy dres. Wszędzie mam krew, obite pięści, lecz wychodzę z twarzą. Zawsze na mieście, nie obcinają. Kręcę na stres, buch, Angola, Angola, czar, buch. Miejska dżungla. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla. Na smyczy ma. W ogóle oni nie są jakimiś braćmi tutaj wszyscy czy coś? Bo kurde. Czy może to jest jakiś ich gang taki osiedlowo-warszawski? W kieszeni gotówka. Miejska dżungla. Pies zawija kumpla. Na smyczy mam kundla. W kieszeni gotówka. No dobra, co mogę powiedzieć o tym kawałeczku? Spoko to jest. Myślę, że w ogóle to jest pierwszy jakiś taki klip drillowy, że oni sobie tutaj tańczą ekipą, coś tam. I powiem wam, że takiego czegoś w Polsce nie było i to wydaje mi się, że ja pierwszy raz na oczy widzę coś takiego, że właśnie ziomeczki się tutaj bujają, coś tańczą sobie w tym teledysku. To jest mimo tych wszystkich jakichś gangsterskich przewózek i tak dalej, jakieś tam bronie, gnaty i tak dalej, złoto, kokaina się sypie, narkotyki, no to jest pozytywne, że oni sobie tak tańczą tutaj,
że właśnie mają taki swój, kurde, gang, swoich ziomali, taki jest family klimat. Zresztą tak chyba jest w Get Money, Live Life, Entertainment, że oni tam wszyscy się wspierają fajnie. Na plus, że tutaj właśnie promują nowego zawodnika, dają mu wsparcie jakieś, GM2L, wjeżdża tutaj od razu z teledyskiem ziomek, fajny debiut. Do mnie to nie trafia, ale na pewno spodoba się wielu osobom. Także to było tyle ode mnie. Reakcja Sztosa. Pozdro. Subskrypcje. Jau.